Zrobimy sobie dzisiaj eksperyment. Wyobraźcie sobie, że istnieje taka firma jak Adobe albo Adobe. Ona jest producentem programu, z którego korzystam. Obawiam się, że głównie przez przyzwyczajenie, ale tak mi już zostało. W każdym razie, pewnie widzicie, że ten materiał jest w śmieszny sposób pocięty. Nie do końca przypadam za tym typem montażu, ale jest on bardzo popularny na YouTubie. Nazywam go gimbo montażem, bo nierzadko i treści przedstawione za jego pomocą są związane z tym poziomem mentalnym. Nie łączmy tego z wiekiem. No i tutaj ciekawostka, to znaczy nie wiem, czy inne firmy już nie zrobiły czegoś podobnego, bo średnio śledzę rynek. W każdym razie możecie sobie wejść w link podany na dole i zobaczyć, jak technologia działa tak, jak producent przykazał. Natomiast ja tutaj specjalnie bardzo dużo się wiercę, by osiągnąć bardzo taki, no zresztą zobaczymy jaki efekt. Innymi słowy, ten początek zmontowany był klasycznie, ciąg dalszy zmontowany jest za pomocą technologii Adobe. To w sumie tyle. Miłego oglądania. Zrobimy sobie dzisiaj eksperyment. Wyobraźcie sobie, że istnieje taka firma jak Adobe albo Adobe. Ona jest producentem programu, z którego korzystam. Obawiam się, że głównie przez przyzwyczajenie, ale tak mi już zostało. W każdym razie, pewnie widzicie, że ten materiał jest w śmieszny sposób pocięty. Nie do końca przypadam za tym typem montażu, ale jest on bardzo popularny na YouTubie. Nazywam go gimbo montażem, bo nierzadko i treści przedstawione za jego pomocą są związane z tym poziomem mentalnym. Nie łączmy tego z wiekiem. No i tutaj ciekawostka, to znaczy nie wiem, czy inne firmy już nie zrobiły czegoś podobnego, bo średnio śledzę rynek. W każdym razie możecie sobie wejść w link podany na dole i zobaczyć, jak technologia działa tak, jak producent przykazał. Natomiast ja tutaj specjalnie bardzo dużo się wiercę, by osiągnąć bardzo taki, no zresztą zobaczymy jaki efekt. Innymi słowy, ten początek zmontowany był klasycznie, ciąg dalszy zmontowany jest za pomocą technologii Adobe. To w sumie tyle. Yeah!